Cześć i czołem, z tej strony Zagi, witam Cię w moich skromnych progach. Jak co poniedziałek na tym kanale dzielę się z Wami nowymi filmami. W tym filmie postanowiłam Wam opowiedzieć trochę o tym i pokazać Wam w ogóle moje projekty, czym zajmuję się poza muzyką. Nie wiem, czy wiecie, ale poza tym, że piszę piosenki, występuję, śpiewam, gram na różnych instrumentach, zajmuję się również grafiką komputerową. Nawet skończyłam w tym kierunku szkołę policealną i tak się składa, że wszystkie moje dotychczasowe okładki płyt projektowałam sobie sama. Do tej pory udało mi się wypuścić 5 albumów, z czego 4 z nich doczekały się swojej wersji fizycznej. Niestety jednego z nich, czyli epkiłkę, nie mogłam znaleźć, także mam ze sobą tutaj 3 albumy fizyczne i coś ekstra. Pierwszym albumem, który wypuściłam chyba w 2012 roku, jest album Kilka słów o miłości. Tą płytę wypuściłam tylko dlatego, że słuchacze, którzy przychodzili na moje koncerty w małych lubokawiarniach, które grałam po całej Polsce, bardzo chcieli zabrać moją muzykę po koncercie ze sobą do domu, a ja nie miałam żadnej płyty, więc stwierdziłam, że dobra, okej, publiczność chce, to ja w takim razie zbiorę swoje ulubione demówki, nagram je na krążek i będzie płyta. I te płyty są bardzo handmade'owe. Jeżeli chodzi o plastikowe pudełko, które jest w tych czasach już trochę takim niecodziennym elementem, to te pudełka zamawiałam na Allegro i to były pudełka używane. Ja po prostu je skupowałam i używałam ponownie do tego, żeby oprawić moje albumy. Jeżeli chodzi o to, co się znajdowało w środku tego opakowania, to znajdowały się takie karteczki, które wkładałam z tyłu i z przodu, które drukowałam w pobliskiej drukarni w moim rodzinnym mieście. Natomiast jak radziłam sobie z grafiką na CD, to radziłam sobie w ten sposób, że znalazłam takie naklejki w kształcie CD, które można było zadrukowywać, także zamieściłam na nich grafikę, którą następnie naklejałam na CD. Ta płyta Kilka słów o miłości później doczekała się też takiego bardziej profesjonalnego, to znaczy zleciłam pewnej firmie, żeby wydrukowała mi te płyty już w taki normalny, prawilny sposób, czyli już nie zajmowałam się tym sama. To było 100 egzemplarzy, które zostały wydrukowane w formie takich kopert i w środku była płytka. I to wydanie wyglądało bardzo podobnie, tylko po prostu zamiast plastikowego pudełka już była tekturowa koperta. Moim drugim albumem, który wypuściłam, wydaje mi się, że w 2013 roku, była epka Uke i to był album, który w całości poświęciłam instrumentowi ukulele. To był dla mnie przełomowy moment. Już kiedyś chyba opowiadałam Wam o tym, że po tym jak poznałam album Eddiego Veddera Ukulele Songs, ja byłam wtedy trochę na takim rozstaju dróg i tak na dobrą sprawę nie wiedziałam, czy uda mi się utrzymać mój zespół na drugim końcu Polski. To było bardzo ciężkie, żeby dojeżdżać na próby, żeby udawało nam się spotykać, grać koncerty i tak dalej. No niestety w tym wypadku i w tamtych czasach różnica kilkuset kilometrów naprawdę była dla nas nie do przełknięcia. I po tym jak zasłuchiwałam się w tym albumie i zobaczyłam, że Eddie Vedder występuje solo z ukulele nawet na wielkich scenach, to uwierzyłam w to, że granie solo też jest spoko i wtedy już narodził się w mojej głowie pomysł na ten album, który zrealizowałam dopiero w 2013 roku. To była też pierwsza płyta, którą współprodukował Michał Wrzesiński, czyli teraz już obecnie mój mąż. Z Michałem już udało nam się 3 płyty razem w ten sposób zrobić, także to był początek naszej współpracy. Kolejnym albumem, który wypuściłam i który projektowałam również, był album Kilka lat, parę miesięcy i 24 dni. W książeczce znajdują się rysunki, które rysowałam, wyobraźcie sobie, jeszcze bez użycia tabletu. I każdą jedną kreskę stawiałam ręcznie, palcem na touchpadzie w laptopie. Próbowałam przestawić się w tamtym okresie na tablet graficzny, jednak tak przyzwyczajona byłam do pracy na touchpadzie, że po prostu zajęłoby mi to znacznie dłużej i stwierdziłam, że już dokończę ten projekt palcem. I ta okładka po pierwsze była moją pracą dyplomową na studiach, także obroniłam się tą okładką na 6, a poza tym ta okładka również zdobyła wyróżnienie w konkursie Cover Awards 2017 i znalazła się w top 30 najlepszych polskich okładek, także jestem bardzo dumna z tego projektu i cieszę się, że został doceniony. Czwartą okładką, którą dla siebie zaprojektowałam, była okładka epki Drapacz Chmur i wszyscy przez jakiś czas myśleli, że wypuściłam winyla. No winyla jeszcze nie wypuściłam żadnego, a przepraszam, jednego wypuściłam, którego zaraz Wam pokażę. To jest okładka, którą po prostu wydrukowałam na takim twardym materiale, który chyba jest jakimś rodzajem plastiku i zabierałam tą okładkę na wywiady do stacji telewizyjnych, stacji radiowych, żeby sobie z dziennikarzami robić fotki i wprowadziłam wtedy mnóstwo osób w błąd, które po prostu myślały, że wypuściłam winyla, ale to jeszcze nie był mój winylowy czas. No i takim w sumie ostatnim projektem, który wykonałam dla siebie na mój najnowszy album Prześwit, jest okładka właśnie tego albumu i ta okładka jest taka nietypowa, ponieważ zawiera taką wielowarstwowość, otwór w przednim skrzydle, także można sobie na tą okładkę patrzeć w dwojaki sposób, na tle białej ściany oraz to, co się dzieje tak naprawdę za tą ścianą w naszej wyobraźni. W tym albumie postanowiłam książeczkę zaprojektować w taki nietypowy sposób, także są to takie zdjęcia, które trochę przypominają analogi i na drugiej stronie są zamieszczone teksty piosenek. Cały projekt oparty jest na fotografiach, które wykonała Ola Ambroziak, z którą wspólnie wymyśliłyśmy całą koncepcję tej sesji zdjęciowej okładkowej oraz tej do książeczki. Kiedy tak totalnie na poważnie wciągnęłam się w projektowanie graficzne i zaczęło mi to wychodzić coraz lepiej, to powoli zaczęły do mnie spływać przeróżne zlecenia graficzne i zaczęłam też projektować okładki płyt dla innych artystów. I taką jedną z pierwszych okładek, które zaprojektowałam dla kogoś innego niż ja sama, była okładka albumu Suzi Nie dzieje się nic. I poza tym, że zaprojektowałam tą całą okładkę, zaprojektowałam logo Suzi, które było oparte na jej podpisie ręcznym, który uważam, że jest bardzo wyjątkowy, więc koniecznie trzeba było to wykorzystać. To również wymyśliłam sesję zdjęciową i wystylizowałam Suzię na tą okładkową sesję fotograficzną. Kolejnym albumem, który projektowałam i też wymyślałam koncepcję sesji zdjęciowej i stylizowałam artystkę, jest album Hey J, Puzzle. Tutaj też zrobiłam logo, całą identyfikację wizualną. Zrobiłam również tego puzzla, na którym siedzi Justyna i ten puzzle był zrobiony bodajże z takiej pianki specjalistycznej, którą można było swobodnie wycinać, ale która była wystarczająco sztywna i na tą piankę nakleiłam na dwustronną taśmę taki papier lustrzany. To się jakoś nazywa, ale teraz totalnie nie mogę sobie przypomnieć nazwy tego materiału. W każdym razie to było dosyć ciekawe, bo zupełnie nie wzięłam pod uwagę tego, że kiedy będziemy robić zdjęcia dla lustrzanego obiektu, to będzie widać w nim nasze odbicie. Podczas tej sesji okładkowej fotografowała Magda Ruta, czyli Rumak, tak możecie ją znaleźć sobie na Instagramie. Podobnie było w przypadku okładki Suzi i podobnie było w przypadku mojego albumu Kilka lat, parę miesięcy i 24 dni. Przy tych trzech albumach przy sesji zdjęciowej współpracowałam z Magdą. Z tego projektu jestem szczególnie dumna, bo chyba każdy z Was zna Urszulę. Ja na przykład wychowałam się na jej piosenkach, także kiedy otrzymałam telefon od jej menadżera z pytaniem, czy chciałabym zaprojektować okładkę do jej nowego albumu, to od razu się zgodziłam. Do tego projektu otrzymałam gotowe zdjęcia, także retuszowałam je, obrabiałam i tak uśredniałam kolorystycznie, żeby wszystko ładnie do siebie pasowało i to był taki początek naszej współpracy. Teraz pracuję nad kilkoma albumami, które są taką reedycją starych płyt. Tym razem już nie pracuję przy samym projekcie i wymyślaniu tej koncepcji wizualnej, ale pomagam w przygotowaniu do druku tych albumów. Kolejnym projektem, w którym co nieco maczałam swoje graficzne palce, jest album Pawła Izdebskiego Książę Naiwności, ale tutaj zaznaczam, że nie jestem autorką całej oprawy tutaj wizualnej, natomiast Paweł zgłosił się do mnie z ogromną prośbą, żebym przygotowała mu książeczkę, żebym złamała tekst i żebym znalazła takie czcionki, które będą pasowały do całego projektu. Także pomogłam mu zaprojektować tą taką skromną książeczkę z tekstami we wnętrzu okładki. Z takich nietypowych projektów jest na przykład winylowy singiel Hologram, który tutaj jest wydrukowany na takiej winylowej, przezroczystej, kwadratowej płytce. Nie wiem, czy tu widać. Ten singiel jest edycją limitowaną. Powstało tylko 10 takich sztuk. Każdy jest wykonany ręcznie przez firmę BeVinyl. I te winylowe single były dostępne tylko i wyłącznie w preorderze na portalu Otwal Projekt, kiedy zbieraliśmy na druk albumu Prześwit. Z takich projektów płytowych jeszcze miałam przyjemność pomóc w przeprojektowaniu winyla dla Iny West, jej najnowszego krążka. Niestety nie mam tego winyla ze sobą, więc nie mam jak Wam go pokazać. Być może tutaj po prostu wkleję zdjęcie. Także pomogłam po prostu Inie troszeczkę przearanżować projekt, żeby ładnie wyglądał w takim większym formacie, i przygotowałam cały projekt również do druku. Poza okładkami płyt oczywiście zdarza mi się projektować jakieś logotypy, jakieś ulotki i tak dalej, ale tak przyznam szczerze, że najbardziej właśnie lubię zajmować się oprawami graficznymi albumów muzycznych, bo to jest po prostu najbliższe mojemu sercu. Wydaje mi się, że już do końca zostanie tak, że będę projektować swoje okładki płyt. Gdzieś tam bardzo podoba mi się to, że mam zarówno wpływ na to, jak moje płyty brzmią muzycznie, bo sama piszę moje piosenki, i też jak to wizualnie później wygląda i jakie krążki później trzymacie w dłoniach. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego najnowszego teledysku do piosenki Kosmos, który sama narysowałam i zajęło mi to 23 dni i o tym też jest odcinek, to zachęcam Was do tego, żebyście to nadrobili. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeżeli ten film Wam się podobał. Zostawcie też jakiś komentarz. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrała podobny film o teledyskach, które stworzyłam, których przez ostatnie 10 lat trochę się nazbierało, to koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu. Tymczasem życzę Wam pięknego dnia, do zobaczenia w następny poniedziałek. Nara! W sumie to wszystko na nic, skoro nas dzielą ściany, a nad nami